71, 72. Nie chcę uściskam, drogi solenizancie. 74, 75. A ile ty masz lat, Ignasiu, bom już zapomniał? 75. No, duszkiem. 100 lat. Na drugą nóżkę. Mordujesz mnie. Ty się zawsze szanujesz i co? Dziad. Ano dziad. Co mi więcej trzeba? A, ja już patrzę tylko na tamtą stronę. A co to za śledzik? A rolmopsik? No to my go bęc. A to my go bęc. No, doczekałem się nareszcie, moi drodzy, że człowiek wyszedł w kosmos. A doczekam się jeszcze, że będzie chodził po księżycu. A ty, Ignaś, nie wybrałbyś się na księżyc? Nie. Wolę już naszą starą ziemię. Mam tu powietrze do oddychania, mam kwiaty do wąchania, mam ryby, pieczeń, no i kobietki. Ej, ty stary capie, jak ci nie wstyd mówić o kobietkach, będąc jedną nogą w grobie? Czekaj, doczekasz się, przyjdzie i na ciebie kolej. Jeszcze utopisz się w jakimś bagnie, albo udławisz ością, jak radca Ochenduszko. Mm-hmm. Staniesz w obliczu najwyższego i co w ten czas powiesz, no? Nie strasz, ty zawsze byłeś grabarzem. A ja ci powiadam, że w tym całym kosmosie nie ma takich kobiet jak u nas w Warszawie. Jak dziadek mówi, to można mu wierzyć. Co się pan tak dziwi? Niech pan spojrzy na panią Kwiatkowską. Jakie to pysie, jaka nóżka. Co ja w tej Sodomie robię? Piotrusiu, bo jutro nie pojedziesz ze mną na polowanie. Nie wystrzelisz ani razu z fuzji. Nos w psos, gdy mówią starci. Te rzeczy nie dla ciebie. Jeżeli cię twoje oko gorszy, to je wylup. A jeżeli ręka, to sobie utnij. Toć wszyscy mężczyźni chodziliby bez ręki albo bez oka. A ty nigdy nie cudzołożyłeś okiem, Kostusiu? No, niech się pan przyzna. Ej, pyska! Kostek. Ręka nie drgnie, oko jak sokoła. Ej, bracie! Nie takie rzeczy się robiło. Pamiętam psychiczny ataku. Radnie, oko nie drgnie. Drg. A ty ino o wojnie, co ty w tej wojnie widzisz? Całe życie z babami wojowałeś. A ty co miałeś w życiu? Nie piłeś, nie paliłeś? Kobiet nie zaznałeś? O głupstwa gadasz przy dzieciach. Co tam? Wcale nie są głupstwa. Co ty? Piłeś? Czerwone wino jest bardzo zdrowe, mnoży czerwone ciałka w organizmie człowieka. Jakie to dzieci dzisiaj? Świeczki jedzą. Za naszych czasów inaczej bywało. Syn nie śmiał przy ojcu zjeść świeczki, córka przy matce. Na mnie czas. Nie pójdziesz, siadaj. Nad grobem stoisz i figle ci w głowie. Żyję! A ty nigdy nie żyłeś. Tak toczno, wasze wysokie błagorodzie. Wielki książę Mikołajewicz przyjechał kiedyś do nas na inspekcję. Pamiętam, pojechaliśmy wtedy z nieboszczką Kamecką do kasyna oficerskiego. Nieboszczka Pestyjka miała takie śliczne dołeczki i tu i tam. No więc tego szampansko je pijemy z pantofelków, ja z lewego, wielki książę z prawego. No więc nawet brudia wypiliśmy wtedy z pantofelków. A cóż ty się tak trzęsiesz? To może teraz wypijesz z mojego, a potem brudzia, co? A co ty?
Książę Mikołaj jesteś? Nieboszczka Kawecka? Ty, Kostek, koszulę jeszcze w zębach nosiłeś, kiedy ja szampansko je od tak, od w kasynie i w lustro. I w lustro! Pod tobie, Ignac, kakaja szyszka, Ignac? Balszaja szyszka!